Magda, skąd taka nagła decyzja, przynajmniej dla kibiców, dla nas tu w środowisku, przy Startowie 13 o zakończeniu kariery futbolowej? Tak, na pewno była to decyzja, której się większość osób nie spodziewało. Jest ona podyktowana przede wszystkim chęcią pójścia w troszkę inną drogę niż bycie zawodniczką. A mianowicie też zakończę teraz studia, więc chciałabym iść bardziej w kierunku zawodowym. Bardziej jako nauczyciel WF-u bądź opiekun na grup na obozach sportowych. No i też przede wszystkim pójść w ślady trenerskie, bycie trenerem grup dziecięcych przede wszystkim. Czy to możliwe jest, aby kontynuować mimo wszystko współpracę z Biało-Zielonymi? Nie, niestety nie. Wybrałam ścieżkę bez rekordu, dlatego też taka decyzja, że była ona określona tak naprawdę na dniach, no to też podjęłam ją w sumie w okresie świąt wielkanocnych, więc tak się złożyło, że wszystko to było nagłe. Najprzyjemniejsze wspomnienie z tych 8 lat spędzonych w Cybiańskim Lesie? Najprzyjemniejszy na pewno sezon, w którym zdobyłyśmy pierwszy historyczny awans do Ekstraligi. To takie bardziej zespołowe, drużynowe, a indywidualne to na pewno debiutancka bramka w pierwszym meczu w pierwszej ligi kobiet u nas tutaj na obiektach z przeciwnikiem Sokół Kolbuszowa. To gdzieś tam takie moje do zapamiętania na bardzo, bardzo długi czas. No i wiele innych też było osiągnięć, przede wszystkim czy to w młodzieżowych mistrzostwach, czy też na futsalu. Także wspomnień i takich momentów bardzo dobrych jest naprawdę sporo. Ty, Klaudia, co zachowasz przede wszystkim w swojej pamięci z tych 9 lat występów w rekordzie? No myślę, tak jak Magda tutaj wspomniała, że ten pierwszy historyczny awans. Jeden mecz na pewno kluczowy, który mi został w pamięci, to jest mecz z Włodzisławiem Śląskim, bo wtedy zapewniłyśmy sobie ten historyczny awans. No i myślę, że w tym roku, co mogę powiedzieć, to na pewno złoty medal Mistrzostw Polski w futsalu na hali. I pewnie kilka efektownych, a może kilkanaście efektownych goli bez względu na to, czy na parkiecie, czy na trawie. No tak, to na pewno. A co zdecydowało w Twoim przypadku o rozstaniu? Myślę, że w tym roku po prostu postanowiłam na rozwój osobisty i zobaczymy, co będzie dalej, jeżeli chodzi o piłkę. Czyli nie mówisz, jeśli chodzi o sport, pas? Nie, na pewno nie. Powodzenia. Dziękuję bardzo. A Laura, z tego co słyszałem, Ty wybierasz się kontynuować karierę trochę dalej niż powiedzmy za Miedzę, wręcz za Wielką Kałużę. No, dosyć duża ta kałuża, to prawda, no ale jak już odchodzić z rekordu, to myślę, że z przytupem i że wystawiam sobie wysoko cele i drużyna, do której idę, jeszcze nie jest to na 100% pewne, ale to będzie drużyna z Jacksonville, ze Stanów Zjednoczonych, z Florydy dokładniej. No grają tam w dywizji pierwszej, tam jest bardzo szeroko pojęta cała ta liga w Stanach Zjednoczonych, więc ciężko mi to tutaj bardziej zobrazować, ale no poprzeczka jest wysoko i mam nadzieję, że podołam. A jakie Tobie w pamięci ilustracje zostaną z tych 7 w Twoim przypadku lat pobytu w Cygańskim Lesie? No szczerze to bardzo, ja mam tutaj dużo wspomnień, tak naprawdę ja jestem wychowanką rekordu, nigdzie indziej nie byłam. Tutaj się wychowałam, 11 lat miałam jak tutaj przyszłam do klubu, więc tak naprawdę każdy sezon bardzo dobrze pamiętam, ale no chyba najwięcej szczerze tych dobrych wspomnień mam właśnie z tego sezonu teraz, bo bardzo fajnie nam się grało, zrobiliśmy kolejny awans, bardzo pewnie też go przypieczętowałyśmy, no ale tak naprawdę wiele młodzieżowych medali w Mistrzostwach Polski, czy to na futsalu właśnie, czy też kadry Polski, kadra wojewódzka, to wszystko są takie bardzo dla mnie specjalne momenty, które są związane też właśnie z pobytem w rekordzie. Drogie Panie, wielkie dzięki za to, co dotychczas i powodzenia. Dziękujemy.